Płyta roku, twoja płyta roku, twój faworyt, niekoniecznie jeśli chodzi o polską muzę, no może, no, może na świecie coś fajnego powstało. Jeszcze, ale w 2018 czy w 2017? Tak, 18. Już w 2018? Ja na przykład mam takiego. Wiesz co? Płyta powstawała oczywiście wcześniej, ale wyszła teraz. Bardzo mi się podoba płyta Problemu nowa, okay, która jest, która absolutnie teoretycznie nie jest związana z rokiem, tylko moim zdaniem muzyczne granice się mocno zacierają. I... Ale to jest fajne, lubisz to, że tak się zacierają te granice? Czy jednak wolałeś taki, wiesz, bo teraz już nie ma tych subkultur, ja mam wrażenie, że nie ma już, wiesz, tych rockmenów, tych takich hip-hopowców, nie ma tego podziału. Powiem ci szczerze, że ja tu widzę masę przebranych ludzi. Masę ludzi, którzy po prostu są przebrani za rockmenów. To prawda. To jest takie, wiesz, to jest na zasadzie kiedyś jak było z punk rockiem, kiedy mieliśmy Sex Pistols, Johnny'ego Rottena, którzy oczywiście byli ubierani przez Vivienne Westwood, gdzie i to wszystko też było takie ustalone. Dobra, macie mieć tak podarty ten jeans i tak dalej, wiesz. To jest takie niby z jednej strony, tylko że moda zawsze szła razem z muzyką, zawsze, w jakiś tam sposób. I ja to też rozumiem. Natomiast no, ja się cieszę z tego względu, że mamy troszeczkę coś jak w kuchni fusion. Widzisz, na przykład taki zespół Lemon, nie wiem czy kojarzysz. Został nominowany teraz do Fryderyków za alternatywną płytę, gdzie wiesz, Lemon, totalnie mainstreamowy zespół, który bardzo lubię, bardzo w ogóle szanuję Igora, Herbuta, chłopaków i tak dalej, mega pozdrawiam. I rzeczywiście, wiesz, ta płyta jest inna, bo w końcu mogli wydać płytę niezmuszanie. Na pewno nie jest typowo polska, jeśli chodzi o scenę alternatywną w Polsce, dobra. Tak, ale wiesz, dla mnie jak słyszę alternatywa, to sobie myślę, nie wiem, Frontside, Agresiva 69, AC Drinkers, to dla mnie jest teoretycznie alternatywa jakaś tam, gdzieś tam dla Albert Rosenfield, to są alternatywne rzeczy, jeżeli chodzi o polską muzykę. I to się zaciera i mi się to podoba, że to się zaciera, wiesz, bo dzięki temu muzyka dociera do większego grona odbiorców i widzisz, ja jestem gościem, który słucha wszystkiego, ja słucham rapu, słucham metalu, słucham rocka, słucham popu. Uwielbiam każdą muzykę, która jest po prostu fajną muzyką, która mi siedzi. I dlatego ja uważam, że nie powinniśmy się tak jak... powinniśmy być tolerancyjni względem ludzi, tak powinniśmy być też tolerancyjni względem muzyki. Pozdro techno.